drogi Chrysti. Tak jak na początku Świętej Messy skazał nasz władyka pomnicznik Edward, z jego dni świadkuje mu, czy wspominają o dwie ważne podii. Pierwsze świętomuczennik papa, trzeci papa rzymski, który zaginął w Topiłowo Chersonezji na Krymie. Ja miał tam cześć buty, gdzie ta śmierć była pokrowitel diecezji odesko-symferopolskiej. Także można skazać pokrowitel wiry tutaj katolickiej i chrześcijańskiej w Ukrainie. Zaginął, że był wierny gospodarzowi Bogu i skazał prawdę, istynę pro życia, także i współczesnej władzy. Tomu władza wysłała jego tut, aż na wygnanie daleko, na Chersones, na Krym, do terytorium współczesnej Ukrainy. Był wierny do końca. I druga wielka podia, to wspominaje mu 23 roki tomu, gdy szedł do gospoda Boga, nasz długoletni nastojatel, otec Rafał. Kiedy święty Jan Paweł II przyjechał do Polski w 1991 roku i 3 czerwca w Lubaczowie skazał do pomników nie tylko tych, które były z Polski, ale także było 16 tysięcy rzymokatolików, grekokatolików z Ukrainy. Kiedy witał episkopów, a już były nasi episkopi rzymskokatolickiej cerkwi z Kamieńca Podilskiego, Żytomira, nasz kardynał, episkop Trofimiak i oczywiście był episkop Rafał Kierencki. I wtedy Święty Otec skazał, otec Rafał, ktoż jego nie znaje, tyle stolic, tyle roków, ten storoż tego skarbu, jakim jest Lwowska Rzymskokatedralna Katedra Rzymskokatolicka w Lwowie. Tym, z kilki było strażdań, turbot, i win to załyszył. I koło siegodni my czujemy Ewangelię, jak Chrystus każe, że Dom Boży, to Chram Boży, maje buty chramom modlitwy, to można skazać, otec Rafał, bo tak go wsi nazywały już na kinec, nawet jak był episkopem, dbał pro tu czystotu. Nie tylko, pamiętajmy, 80. roków zrobiły tam remont tych rozpisów w centralnej czystynie katedry, na Zowni, ale także dbał pro te, żeby ten Boży dom, jakim jest dusza ludzka, była czysta i była pełna Boga. I pracował dla wszystkich. Jak sam skazał, nawet nieraz 70% pracował dla grekokatolików, tych, którzy chcieli być wiernymi apostolskiej stolicy, katolickiej cerkwi. I wsi znały, że wychował bogato świeczenników, monachów, monachin, nawet kilkoro episkopów grekokatolickiej cerkwi. I one nie stały przez pracę episkopa, ojca Rafała, rymokatolikami, tylko były do końca i je grekokatolikami. I kiedy w 1995 roku nasz episkopat rzymskokatolicki i synod grekokatolickiej cerkwi tut nad zakrystią było zebrania, były przedstawniki apostolskiej stolicy, następnie one były kardynałami, wtedy jeszcze były archiepiskupy, potem stały kardynałami katolickiej cerkwi. Był także pierwszy apostolski nuncji. To wtedy, to było 24 trawnia, dokładnie pamiętają, nawet jest foto, my znaszły. Episkop Dmyterko z Iwano-Frankiwska skazał, to, co my teper majemo winną rekokatolicką cerkwę, to jest zasługa tut władyki Rafała Kiernickiego, bo win bogato roków nam dopomagał i cerkwa katolicka dopomagały naszym świeczennikom, naszym wiriuczym. I to tak długo skazał pro, jakby można skazać, zasługi tego wielkiego świeczennika. Otec Rafał nie chciał, żeby mu dziękować, bo win cały czas pracował. My znajemy do końca
Він хотів, як сказав, вмерти при вівтарі, але, на жаль, не було йому то дано, тому що раніше, декілька тижнів перед смертю, була поважна операція і już не міг працювати так, як хотів. Але помер, знаємо, 23 листопада о 3 годині, коли, можна сказати, ціла церква відправляє молитву, коронку до Божого Милосердя. Мав я таку честь велику бути при смерті разом з тут сестра Вероніка і сестра Барбара, всі знаємо. І ми були якби свідком того, що та велика людина, великий священник, єпископ, мученик церкви відійшов до Господа Бога. І нам треба молитися також за його ставленництвом, заступництвом, про потрібне благання. Бо як Господь через молитву до наших померлих дає якісь знаки, то значить то, що та людина є направді свята. Що ще сказати можна? Як він тут працював, то його переслідували цілий час. І можна сказати, він був перший, котрий страждав за церкву, за віру, за народ, за націю, бо в 44-му році вже був ув'язаний. І Богу дякувати повернув 48-му. І в тих латах 48-50 там багато було тих процесів, вони арештували багато наших священників. А Рафа ж повернув до катедри. І то міг працювати. Також йому не допомагали, перешкодзали, робили все, щоб його знищити. Як сказав мені декілька разів сучасний повноможний в справах релігії, визнань і розповідання Юлій Юліанович, мій слушай, канцлер, що ми робили, щоб його знищити? Всі способи не вийшли. Чому? Я тобі скажу. Це була свята людина. І щось в тим є. Хотів зробити все. Але він працював для Господа Бога. Також знаємо, що сам не міг зробити всього. Тому треба було допомоги. І він шукав побожне кобіети, дав їм можливість, щоб заносили пресвяті дари хворим, чи до лікарні, чи додому. Він також допомагав тим нашим дівчатам, котре неодружене, адаптували діти і давав допомогу. Після смерті все вийшло, хто кому він допомагав. І тоді, якби допомагав тим дітям, щоб вони спокійно могли рости в тих сім'ях католицьких правдивих. І також хотів, щоб йому допомагали монахині, але тоді було неможливо. І він, можна сказати, відродив згромадження сестер родини Марії, наші сестри Мар'янки, коротко кажемо. І вони також щось там чули, що хіба він заснував, як казали, згромадження. Як йому то доказати і знищити його? І каже ten бувши урядовщик, ми не знайшли способу, якби йому доказати, що то є монахиня. Наступне. Влада знала, що тут на Західній Україні один зі священників є тайним єпископом. Хто це може бути? Ми шукали на різні способи. Дійшли на 95-7% це хіба отець Рафовський, ten францисканець. No ale jak jemu to dokazać? Otec Rafał, jak każe nasz kardynał, już teper emeryt, Marian Jaworski, zawsze był konspiratorem. Więc znał, jak obejty, czy te zakony, czy te ich zachody, żeby go zniszczyć, czy skompromitować. Więc spokojnie robił tak, żeby władza dumała, że winie pierwszy. Nie ma біля нього, чи більше, як він. Бо він організував зустрічі, священник, молитви і так далі. А завжди біля нього, чи з ним був разом настоятель Золочева, отець Ян Чейнський, який був тим єпископом. І коли в 91-му році папа іменував єпископів для України,
I między nimi był otec Rafał Kiernicki, to przedstawniki władzy skazały, ot, to niemożliwe, że Rafał jest episkopem. Jak teper papa imienował, to on nie był jeszcze episkopem. A kto? A ja kazał do niego, proszę pana, nasza kontrazwiedka watykańska jest kraszcza, czym łódsza, czym wasza sowiecka. Ach. I otec Rafał pracował dla cerkwi, znał, że moje życie, moje trudności, to na drugim planie. Ja pracuję dla cerkwi, dla ludzi, żeby założyć wir. I wszyscy znali, że on jeździł do kilku obłasty, i Rybieńska, i Łódzka, Frankiwska, nawet i czasu do czasu na Tarnopilszczynę, chociaż tam były świeczniki. I my znajemy, jak my przyszły tu pracować, słynny notes episkopa Rafała, ojca Rafała, episkopa Rafała, pytał, ojcze, co otec tam jakiś majątek kartoczki, co to za tajemnica? A, mówi, to wielka tajemnica. I tam były zapisane adresy ludzi, do których on jeździł każdy dzień w inszy, na inszy adres, w inszej miejscowości, gdzie były ludy. One zbierały się, bo znały, że na przykład zawtra o 3 godzinie czy 12.30 będzie otec Rafał i tam będzie przeczastaty, wyprawlaty, winczaty i tak dalsze prezydy. Pod tichańką, tajemno. I ci ludy były z cerkwy. I potem, jak zaczęły przechodzić świeczenniki z Polski, on od razu kazał, ojcze, tam i tam, ten, a ta adresa, i tam już tobie wszyscy wskażą. I tak było. I my zaczęły jakby, i Windagosz kazał do księdza kardynała, że tam jest bliższa spinnota, to trzeba pierwsze tam świeczennik, a potem budemy dawać dalsze do mniejszych spinnot. I tak zaczęły rozwijać się te nasze gustery. I otec też dużo był rad, że już під кінець його життя тут почали приїжджати отці францисканці. А він був францисканець. І приїхали, і також сказав до кардинала Яворського, отче архієпископ, костел Святого Антонія був завжди францисканський, тільки влада австріяцька викинула тих францисканців і дала єцилянним священникам. Bo trzeba, żeby powrnęły do słowa. I kardynał skazał, tak, ojcze, tak trzeba. I przyszły franciszkańcy do Świętego Antonia, tak, gdy kiedyś były stolicia. Bo jak władza wyginęła franciszkańcy z Antonia, dała im inny kostel, był przy Kapucynii, to cała historia. I otec Rafał był dużo rad, że przyjeżdżały jego braty z czynu franciszkańcy, więc świętył. Franciszkańcy tam w Krakowie, niektórzy kazały, tak, to prawda, nas świętył, pojechał do Krakowa, ale zaraz powertał szybko, bo trzeba pracować u Lwowi i na tej terytorii. Otec Rafał założył nam sobie jako przykład świeczennika naprawdę wiernego gospodowi Bogu. A my teper mamy dziękować za to, dziękować, że założył wielu tut, że tut przywiązał do tej cerkwi, do katedry, generalnego soboru ludzi i teper możemy spokojno dziękować i jako, można skazać tak na ludzki wzgląd, za to, że on był tu tym storożem wiernym, to kardynał Jaworski pisła śmierci Rafała skazał, tylko będzie pochowany tut w katedrze, jak arkiepiskop, jak pastor pierwszy. I думаємо, що не задовго, бо я то чув, що половина грудня ж буде віддана та каплиця, де підземна каплиця є похований отець Рафа, можемо там спокійно молитися і випрошувати потрібні ласки через його заступництво. І нехай Господь, а також Пресвята Діва Марія, котрий віддавав пошану як настоятель, як священник, як монах, отець Рафа, єпископ, нехай doprowadzić Jego do wiecznego carstwa, a nam da tu łaskę, by my kiedyś mogły i przez Jego zastępstwo wyproszować to, co jest nam potrzebne tutaj na ziemi, osobowo nowe, święte opłykania, bo on tak prosił,
i czas tej nowenny do Bożego Miłosierdzia. Modlić się pro episkopa, pro świeczenników, pro monachów, monachin i pro duchowno seminarium tu w Lwowie. Tody zdawało się co niemożliwe, a stało możliwe w 91 roku i następnym. I ta dowira i wira, tak jak światło Klimenta Paty, które wykinuły z swojej krainy sztuk na Hersones, i wira i dowira episkopa Rafała, niechaj będzie dla nas takoż natchnieniem, żeby my nie popadały w jakieś trudności, że to niemożliwe, trudno są zrobione. Tylko dowira do Gospoda Boga, Gospod nam dopomagaje. Amen.